Kiedy dziś czytałem ten fragment z Księgi Jonasza, uświadomiłem sobie najpierw, że jest on przywoływany, czytany w okresie pokuty, w okresie Wielkiego Postu, w nabożeństwach pokutnych. I może się tak zdarzyć, że ten tekst wielokrotnie czytany, być może także i te inne fragmenty, bo to jest nie jedno tylko wołanie Jonasza, może utrwalić w nas takie przekonanie, że tak ma wyglądać życie chrześcijanina. Że trwa się w grzechu, że żyje się tak, jak żyją ludzie dookoła. Jak przyjdzie prorok i wezwie do pokuty, to można go posłuchać, a można to odłożyć na następny raz, bo jeszcze drugi raz Bóg pośle proroka, czy będą znowu rekolekcje w parafii. Jeden z kaznodziejów Krakowa mówił o smutnym życiu katolika, który żyje masowo. Mówi, jest podobny do kogoś, kto jedzie tramwajem, takim starym w Krakowie i jest spokojny, bo stoi, bo ludzie go podtrzymują, nie przewróci się. Chwyta się tylko na chwilę tego uchwytu, czy powiedzmy sobie pręta, który stoi, czy rury, który stoi koło niego i jest zamocowany tylko na silnym zakręcie albo kiedy szarpnie tramwajem. I mówi, że to jest dobry obraz dla wielu katolików, którzy łaski chwytają się tylko od święta. Ktoś umrze, są święta, są czasami rekolekcje. Tak rzeczywiście można by było odbierać tą księgę Jonasza, która wzywa do pokuty wtedy, kiedy prorok posłany od Pana przychodzi i głosi wezwanie do pokuty, bo już grzechów się nagromadziło bardzo wiele. Ale kiedy chcemy odpowiedzieć na to Słowo Boże z pomocą psalmu, który przepisuje nam księga liturgiczna, lekcjonarz, to okazuje się, że jest inna perspektywa życia. Oto bowiem w tym psalmie modlimy się, śpiewamy w odpowiedzi na to czytanie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Przed grzechem, przed mnożeniem się zła w jakimś mieście, w jakimś państwie, przed przyjściem proroka, który wezwie do solidnej pokuty, do masowej pokuty, do takiej znaczącej pokuty. Wcześniej jest prośba człowieka, który chce żyć w bliskości z Bogiem, w przyjaźni z Bogiem. Prośba, w której człowiek prosi, poucz mnie. Niech mam pozytywne wskazania na życie. Niech mam dobre plany, do których dobieram dobre działanie i dobre środki. Niech budzę się i zastanawiam się, czego Pan oczekuje ode mnie. Co mogę dziś dobrego uczynić dla Królestwa Bożego, dla moich bliskich, dla potrzebujących. Naprawdę niech każdy nasz dzień nie będzie życiem tak po prostu, jak żyje moje otoczenie. W nadziei, że kiedyś przyjdzie prorok i będzie wzywał do pokuty. Ale budźmy się i prośmy, daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje zamiary wobec mnie. Niech rozeznaję od samego rana, co jest Twoim dobrym zamiarem wobec mojego życia, które mi dałeś. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.